W młodości byłeś instruktorem windsurfingu w Chorwacji i na Półwyspie Helskim, prawda? To już nie byłem taki młody, w średnim wieku, tak. Jezu, masz 41 lat, ciągle jesteś młody. Miałem 30 kilka. To zajęcie jest pełne pokus, pięknych ciał, roznegliżowanych kobiet. Miałeś taki moment, że traciłeś wewnętrzny kompas? Tylko gadaj ze mną jak kolega, a nie jak polityk. Nie. Nie będę rozprawiał o kwestiach osobistych i o takich rzeczach w studiu radiowym. Myślę, że to i szacunek dla siebie, dla słuchaczy. Ale nie, chodzi o to, czy jest coś takiego, że poczułeś, mój kręgosłup moralny jest jednak jakąś blokadą, jakimś hamulcem? Ja odpowiem ogólnie, bardziej jako katolik niż jako polityk. Każdy z nas jest grzeszny, po to jako katolicy mamy sakramenty, po to przystępujemy do spowiedzi świętej, żeby oczyścić się z grzechów, które popełniamy. Jeden popełnia takie, drugi inne. Zadaniem każdego jest doskonalić się. Katolicyzm, dobrze pojęty, to jest program doskonalenia się w zgodzie z wolą Bożą, dążenia do świętości. Jeżeli ktoś zapisuje się, chce działać wedle tego programu, może mieć progres. Natomiast, więc odpowiedź ogólna jest tak, oczywiście doświadczyłem swoich słabości, jak każdy człowiek zdolny do autorefleksji. Czyli i w Chorwacji, i na Półwyspie Helskim doświadczyłeś słabości i się wyspowiadałeś i sprawa jest załatwiona. To bardziej złożone, ale dobra, zostanie okay. Na tym poziomie. Dobrze, ale od razu patrzę na ciebie, jesteś mi bliższy jako grzesznik. Chcę ci powiedzieć. Obyśmy nie spotkali się w piekle, tak powiem. Na pewno nie spotkamy się w kościele. Słuchaj, osoba...